Witam Cię, Radku. Spotykamy się dzisiaj w wyjątkowym miejscu. W bardzo wyjątkowym Ale miejscu. Zanim powiem, jakie to jest miejsce, chciałbym zaznaczyć, że jest to kolejne nasze spotkanie, za które Ci bardzo dziękuję. Jako firma Lenovo, ale także jako ja, jako Mateusz, dziękuję Ci też za Twoje zaangażowanie i za chęć przyjazdu tutaj. Zdradzimy tajemnicę, gdzie jesteśmy. No dobrze, nie jesteśmy w Lądku Zdroju, ale jesteśmy... W Londynie. Na targach BEDS, które są największym tego rodzaju wydarzeniem w tej części świata, mamy tutaj do czynienia z technologią wszelaką. Z całą masą technologii, z technologią, która przytłacza, otacza, ale też technologią, która niesamowicie wyzwala. Pewnie. Co zwróciło Twoją największą uwagę, odkąd tu przyjechałeś? Olbrzymia... Pół dnia. Już pół dnia. Słuchajcie, olbrzymia hala, niesamowita. Cała masa ludzi, ale też... pokazanie, jak ta technologia, której na co dzień widzimy w szkołach, w instytucjach, w takiej zupełnie innej roli, jak tą technologię można naprawdę wykorzystać, co można z nią zrobić, jak potrafi stworzyć, wykreować zupełnie nowy świat. Widziałem ludzi, którzy prowadzili lekcje na zielonym ekranie i nagle okazywało się, że wprowadzali uczniów do zupełnie innego świata, do świata Darwina, w którym można nadawać z jaskini, można nadawać z klasy, można tworzyć niesamowite kompozycje i wspaniałe treści, zupełnie inaczej odbierane, bo nie jest to taki zwykły przekaz online, tylko nagle możesz zaaranżować swoją rzeczywistość tak, że ona przyciąga uwagę. Widziałem robotę, całą masę robotów, widziałem mnóstwo ciekawych implementacji wykorzystania komputerów, wykorzystania tablic, wykorzystania tej technologii, którą oferuje i Microsoft przez bardzo duże firmy, ale też przez maleńkie startupy. I to było niesamowite, że wszyscy robili coś, żeby stworzyć świetny, ciekawy, cyfrowy świat, również z wykorzystaniem AI, czyli sztucznej inteligencji, po to, żeby można było dzisiaj edukację pokazać zupełnie inaczej. Pewnie AI jest tu odmieniane przez wszystkie przypadki, jest go wszędzie, jest go pełno. Chciałem Cię zapytać, co Cię zaskoczyło, ale jak już rozumiem, sam mi odpowiedziałeś na to pytanie. Wiesz co? Nie, no, zaskoczyło mnie to, że można tak na tak wiele sposobów wykorzystać to, co wydawałoby się często, że jest jeszcze w powijakach. Niewiele osób potrafi na co dzień wykorzystać komputer do tego, żeby kreować za pomocą aplikacji, za pomocą niewielkich narzędzi, takie cuda, jakie tutaj ludzie robią. I to jest niezwykle inspirujące. Tak, to co ja jeszcze zauważyłem i to co jest też według mnie niesamowite, to pasja ludzi, którzy tu przyjeżdżają i to poczucie tej misji. Oczywiście jesteśmy na targach, każdy tu na tych targach chce kogoś zainteresować, coś spróbować sprzedać wcześniej lub później, ale też niesamowite poczucie tej misji tych ludzi. To, że tworzą wyjątkowe rzeczy, które no, sprawiają, jakby nie było, truizmami się nie pałam na co dzień, natomiast na pewno no, polepszają jakość nauki, dzięki temu też te dzieciaki zdecydowanie lepiej funkcjonują. Tak, i było tutaj mnóstwo dzieci, które z jednej strony z olbrzymią ciekawością obserwowały to, co się dzieje, ale z drugiej strony przyjmowały to tak zupełnie naturalnie. To było niesamowite, że wydaje mi się, że dzieci w Polsce wpadłyby i robiły wow i natychmiast chciały wszystkiego dotknąć, a tutaj i małe, i starsze dzieciaki wchodziły i czuły się naprawdę jak zupełnie u siebie. Okulary VR, rzeczywistość rozszerzona, te zielone ekrany, to wszystko już było coś, z czym widać było, że żyją i cudowne było to, że ludzie, którzy tutaj przyjechali, również mnóstwo młodych ludzi, byłem zachwycony ich zaangażowaniem, potrafili przekazać coś ciekawego tak, że ci młodzi ludzie byli mega zainteresowani. Tak. A propos tych dzieci, które tutaj przychodzą, nie jedna firma też jakby prowadziła prawdziwą lekcję, mimo że tu hałas, światła, prowadziła prawdziwą lekcję, dzieciaki były niesamowicie zaangażowane. Różnica też polega, rozmawialiśmy o tym zanim weszliśmy, różnica polega też na poziomie zaawansowania tej technologii i wdrażania jej w szkole. Polska jest trochę jeszcze z tyłu, ale pewnie już zauważyłeś jakieś elementy, które mogłyby być takie interesujące dla polskiego ucznia i coś, co można było mu tak w ramach Twoich lekcji przygotować, widać. Bardzo mi się spodobał pewien młody człowiek, który u Was w Lenovo pokazywał, w jaki sposób można założyć własną sztuczną inteligencję z wykorzystaniem Scratcha, z wykorzystaniem Pythona i podał gotowy przepis na to, jak to ma wyglądać. Złożyliśmy klocki,
porozmawialiśmy o tym, jak to można na co dzień wykorzystać w pracy i wracamy do Warszawy i hej, anioły praskie, będziemy robić własną sztuczną inteligencję, bo to było takie niesamowite. Nie dość, że młody YouTuber, TikToker, świetnie prosperujący w social mediach, pokazuje nam dorosłym, starszym, młodszym nauczycielom, co można zrobić z technologią, w której on się już czuje bardzo swobodnie. I to było bardzo budujące, że możemy się nawzajem od siebie uczyć. Bardzo mi się to spodobało. Absolutnie, ja zgadzam się. Człowiek, który tutaj prowadzi, na którego zaprosiliśmy, jest faktycznie także TikTokerem, YouTuberem, ma całą rzeszę osób obserwujących. Na co dzień też z tym żyje. Natomiast bardzo fajne rzeczy też widzieliśmy na polskim standzie, bo Polska, trzeba też powiedzieć, że Polska ma tutaj także fantastyczną reprezentację. Absolutnie nie mamy się czego wstydzić w skali światowej. Wcześniej, zanim jeszcze przyjechałeś, byłem tam, no już dzisiaj to wielokrotnie, natomiast no, muszę przyznać, że też się cieszę olbrzymią popularnością. Bardzo mi się podobało, też o tym rozmawialiśmy wcześniej i chciałem Cię troszeczkę nakłonić, żebyś nam powiedział nam to jeszcze raz, odnośnie to, co wyróżniło polskie stoisko. Bardzo mi się spodobało na polskim stanowisku to, że wszyscy wystawcy, którzy tutaj są, właściwie pokazują możliwości technologii w tym, żeby prowadzić edukację dzieci i młodzieży. Zwracają tam oczywiście olbrzymią uwagę na bezpieczeństwo dzieci, na to, żeby nie dostawały się niewłaściwe treści i tak dalej, ale Polska chyba jako jedyna, przynajmniej tyle do tej pory zdążyłem zauważyć, a targi są olbrzymie, zaproponowała rozwiązania, które jednocześnie chronią dobrostan dzieci i młodzieży, które korzystają z technologii. Tutaj był Marek Kamiński ze swoją fundacją, proponowali rozmaitego rodzaju rozwiązania i one były jednymi z nielicznych, które rzeczywiście pokazywały, że technologia super, że nowy świat super, tak, że wszystko, co się dzieje, super, ale być może był to... Nie możemy też zapominać nie, o tak, tym, tak, o tym, że rzeczywiście ta technologia jest czymś, co wymaga również ze strony dorosłych, rodziców i dzieci, nauki dbania o własny dobrostan. I tam była ta propozycja, to było... Bardzo to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, ze względu też na to, że mimo że są to gigantyczne targi, bardzo oparte o w gruncie rzeczy tylko i wyłącznie o technologii, ale brakuje czegoś takiego myślenia troszeczkę, no nie chcę powiedzieć, że poza tą technologię, no bo oczywiście na niej się skupiamy, natomiast myślenia o dobrostanie dzieci, o tej psychice, o tym, jakie tak naprawdę jeszcze te ryzyka, zagrożenia, ten nieświadomy młody człowiek nawet nie zdaje sobie sprawy. Lenovo też ma na to rozwiązanie, mamy taki software, my go nazywamy Land School. On dzięki temu pozwala zarządzać szkołą i zarządzać tymi materiałami, które są aktualnie wyświetlane na ekranach telewizorów czy monitorów w szkołach. Tak, i to jest to bezpieczeństwo. To jest to bezpieczeństwo. Niezwykle ważne, to bezpieczeństwo tutaj przez wiele odmian jest prowadzone i odmieniane przez wszystkie przypadki, natomiast nikt nie skupił się na tym dobrze psychicznym dzieciaków. I dlatego mówię, to było takie wyróżniające ten domek z bocianem, ale myślę sobie, że wykorzystanie tego, co zostało tutaj zaprezentowane wszędzie, zarówno przez Lenovo, jak i przez inne firmy, mogłoby pomóc albo nie wymagałoby wielkiego wysiłku, żeby jednocześnie wykorzystać to do dbałości o dobrostan dzieci. I tak, żeby stworzyć, są tu świetne programy do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Właśnie, o tym też świetne programy i możliwości pomocy właśnie do tego, żeby pracować z osobami z autyzmem, z Aspergerem, z różnego rodzaju deficytami. I to jest niesamowite. Ale właśnie, być może, jeszcze zdążymy coś obejrzeć i myślę sobie, że na pewno znajdziemy jeszcze inne rozwiązania, ale to wyróżniło Polskę tak bardzo. No właśnie, na pewno zgodzisz się ze mną, że teraz nowoczesna nauka i edukacja nowoczesna to synergia nauczyciela, ucznia i rodzica. Tak, zdecydowanie. A jeszcze widziałeś jakieś elementy, chociażby właśnie skupiamy się na takiej, no nie chcę powiedzieć, normalnej szkole, ale skupiamy się w obrębie edukacji tej takiej podstawowej, gdzie wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak ona może wyglądać, jak technologia może pomagać. Ale wspomniałeś, jesteś też nauczycielem specjalnym, pomagasz dzieciakom aklimatyzować się w naszym społeczeństwie. Spotkałeś jakieś rozwiązania, które mógłbyś na przykład w codziennej pracy z dziećmi ze spektrum wykorzystać na co dzień? Jeśli tak, to które? Tak, na przykład bardzo mi się spodobała rozszerzona rzeczywistość proponowana przez Samsunga i okolice. Była też, nie wspomnę teraz nazwy firmy, taka możliwość, w której dzieci mogły założyć kostium i
nagrywano film, w którym one się pojawiały jako konkretna postać w zupełnie innej scenerii. Mhm. Był ten kostium taki z czujnikami, kamera zbierała czujniki i nagle można było się zamienić w kogoś innego, można było wyrażać swoje emocje, co na przykład jest świetne w pracy z autystami. Bardzo mi się podobały małe roboty na polskim stanowisku, takie mini robociki do pracy z najmłodszymi, z umiejętnością kształtowania takich podstawowych kompetencji czytania, pisania, nazywania kolorów, robienia różnych podstawowych rzeczy, które też z całą pewnością można byłoby wykorzystać w edukacji specjalnej, ale takich rozwiązań to jest cała masa i naprawdę trzeba tu być i trzeba to zobaczyć, trzeba po prostu spróbować. Zapraszamy, głównie nauczycieli, bardzo proszę, zachęcam do bycia inspirującym. Słuchajcie, to mój pierwszy raz, ale jestem zachwycony. Pierwszy raz w Londynie i pierwszy raz na targach. Pierwszy raz w Londynie, A byłeś wcześniej na targach jakichkolwiek takich edukacyjnych, nawet w Polsce? Miałeś tylko okazję? W Polsce, a nie wyjeżdżałem na takie targi gdzieś za granicę i możliwość zobaczenia nowych targów w tak wielkiej przestrzeni z tyloma nowymi rozwiązaniami naprawdę bardzo inspiruje. No właśnie ten Python Lenovo, będziemy robić AI, spróbujemy powołać do życia powstańca styczniowego. Zobaczymy, co się da. Jesteśmy szkołą powstańców. Robimy teraz 90-lecie z okazji Dnia Dania i już mam parę pomysłów. Może Tadeusza Kościuszkę złapiemy, może spróbujemy jakiegoś powstańca ożywić, może spróbujemy stworzyć właśnie moduł rozmowy, żeby dzieci mogły pogadać z kimś z epoki stworzonego przez sztuczną inteligencję i dowiedzieć się czegoś ciekawego o powstaniu styczniowym. Niesamowite, że to tak może szybko, być fajne. Że tak szybko masz już gotowy jakiś scenariusz. Bo tutaj jest taka przestrzeń, że tu się wchodzi i nagle bach. Dlatego to jest faktycznie inspirujące miejsce i takie miejsce, no wszystkie teraz miejsca niby są inspirujące i każdy niby jest trochę inspirujący, ale tutaj faktycznie ta inspiracja jest naturalna, ze względu też na to, że wokół ludzie, oni także podobnie postrzegają chociażby jak ty, prawda? Myślę, że tak. I to jest też niesamowite, że można czerpać z energii ludzi, którzy tu przychodzą. Bodźców jest tak wiele, że ja po kilku godzinach już czułem olbrzymie zmęczenie. Ale co chwilę ktoś podchodzi, co chwilę ktoś coś proponuje, co chwilę można z kimś porozmawiać, właśnie tak zwyczajnie. I to jest taki motor napędowy, właściwie 5 minut oddechu i już jesteś gotowy, żeby iść dalej i czegoś szukać. Ja się śmieję oczywiście, bo kiedyś wspominałeś o tym i śmiałeś się, że jak tam z moim angielskim, no słabiutko. Tak samo jak z moim. Możemy sobie podać rękę w tym przypadku. Na szczęście już rozumiałem szefową Lenovo po francusku, więc dziękuję mojej pani profesor, która mnie w liceum gdzieś tam dręczyła, męczyła i te lata francuskiego się przydają. Natomiast Marcin Zaród, który też jest tutaj, nauczyciel roku 2013, ma świetny program do nauki i właśnie z jego programu korzystałem, żeby troszkę przez kilka tygodni douczyć się chociaż nieco, bo człowiek siedzi z dzieciakami i właściwie na co dzień kuma, to użyję takiego słowa kuma, że rozumie to, co się mówi i rzeczywiście nie mam problemu ze zrozumieniem, ale przełamanie tej bariery językowej, powiedzenie coś komuś, no to jest rzecz, którą trzeba przeżyć i naprawdę i duzi, i mali powinni tego spróbować. Tak, absolutnie. Zwłaszcza, że też jest sporo rozwiązań do nauki języków wszelakich, prawda? I wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale też robotów tylko i wyłącznie w celu nauki, to też jest fajny krok naprzód. Ja pamiętam swoje lekcje, przepraszam, pamiętam swoje lekcje angielskiego. Dużo musiałem poświęcić czasu sam osobiście, aby ten angielski poszlifować, aby móc chociażby spoznałeś Mariny, żeby móc Mariny wytłumaczyć edukację w Polsce. No bez tego bym jej tego nie wytłumaczył. Ale to też jest niesamowity krok naprzód, że te lekcje tak bardzo się zmieniły i tak bardzo ewoluowały przez ten cały czas, aż zastanawiam się, jak mogą wyglądać za 5 lat. Widząc to, co widzisz tutaj, myślisz, że edukacja pójdzie w jakimś konkretnym kierunku, oprócz sztucznej inteligencji? Myślę właśnie, że na pewno pojawi się więcej rozwiązań wykorzystujących możliwości sztucznej inteligencji, bo z jednej strony dzisiaj łatwo jest wykorzystać chociażby, no nie wiem, czy to nie będzie zbyt lokowane, ale ostatnia premiera Samsunga z tymi ich nowymi telefonami,
które już mają implementację AI w sobie. Oczywiście. To jest ciekawe rozwiązanie. Mogę ci tylko powiedzieć, przepraszam, wejdę w słowo, bo teraz już wszyscy będą podobne rozwiązania. No właśnie. Lenovo przy współpracy chociażby z Intelem także wprowadza nową gamę produktową. Nawet mało tego, specjalnie pierwszy raz chyba od 20, nie chcę skłamać, więc może niepotrzebnie to powiem, ale chyba pierwszy raz od 25 lat zmieniamy układ klawiatury, dostosowując go specjalnie do tego, aby był przycisk wywołujący sztuczną inteligencję. Nie wiem, czy nie zdradziłem za bardzo jakiejś tajemnicy, ale jeśli nie wszystko... Szefowo wybacz, tak. Ale będziemy się uśmiechać, mogę testować. I bardzo proszę. Zresztą no, też partnerstwo, które nawiązujemy, bo tak, wydaje mi się, że lubiliśmy się bardzo. Ale tak, ale to partnerstwo tak, żeby zahacza trochę o tą warstwę technologiczną. A co z rzeczy, które dziś tutaj widziałeś, byłbyś w stanie i byłbyś jutro, jadąc do siebie na Pragę, wnieść to i powiedzieć, słuchajcie dzieciaki, teraz wykorzystujemy, oprócz gościa od Pythona, zauważysz jakąś technologię, która ci... Tak, spodobała mi się właśnie ta technologia Darwina, czyli ten blue screen z możliwością zmiany wszystkiego i z możliwością stworzenia takiej przestrzeni, w której, no rzeczywiście, mogę założyć kask i nadawać z jaskini. Uwielbiam łazić po jaskiniach, szykujemy się z dziećmi do podróży do jaskiń wkrótce, również z osobami z niepełnosprawnością. I wprowadzenie ich w świat jaskiń, pokazanie, jak to wygląda właśnie z wykorzystaniem tej technologii, byłoby super. Poza tym spodobało mi się, że każdą lekcję mogę zamienić w inną przygodę. Mogę założyć strój Indiana Jonesa i zabrać ich dostosować zupełnie to, co chcesz pokazać. I to było piękne. Całą lekcję przygotować tylko tą konkretną rzecz. To jest niesamowite. Tego parę lat temu nie było i to jest to, ta technologia wdziera się w każdy obszar naszego życia. Wdarła się dawno temu, teraz sztuczna inteligencja też już się wdarła, ale cały czas idziemy mimo wszystko, idziemy cały czas naprzód i fajne rzeczy ciągle się dzieją. Jakby wydaje się, że już nie można stworzyć nic więcej, nie można bardziej poprawić już tego, co się poprawiło niedawno, a tu jednak. Spodobało mi się na przykład stanowisko z oprzyrządowaniem do nauki biologii. Były tam mikroskopy z czadowymi ekranami. No niesamowicie, kiedyś okular albo kamera do telewizora, jakiś pasek i tak dalej. Moja koleżanka Hania od biologii byłaby w niebo wzięta, mając 2-3 takie mikroskopy, w których można od razu właściwie wszystko na bieżąco oglądać. Oglądać kropelki wody, bawić się z całym środowiskiem, wrzucić sobie tam różne żyjątka, które żyją w naszych bajorach i od razu rozwielitki, oczliki, cała reszta, pamiętam, Haniu, pamiętam. Więc moglibyśmy naprawdę super. I takich rozwiązań jest tu cała masa, taki gotowiec sprzętu, który każdą lekcję zamieniłby w ciekawą przygodę i jednocześnie w eksperymentarium, bo chyba to jest najważniejsze dzisiaj dla nas i tego też trochę brakuje w codzienności edukacyjnej, żeby lekcja nie była tradycyjną posiadówą, tylko była zabawą, eksperymentem, poszukiwaniem, a tu są narzędzia, żeby każdą z tych lekcji coś takiego zamienić. Rozmawialiśmy też na ten temat przy naszego pierwszego spotkania, bo też powinniśmy zacząć od tego, że to już nasz drugi podcast, jakby nie było, bo drugi tego rodzaju... Starzy wyjadacz. Stary wyjadacz. Ale tam też wspominałeś o podobnej rzeczy, że teraz lekcja, która byłaby taką klasyczną lekcją, otwórzcie stronę 16, przepiszcie dwie linijki, dzieciaki, to już nie przejdzie. Już w ogóle się nie może wydarzyć. Nie ma prawa zainteresować dziecka, ale jednocześnie też dziecko nie ma prawa czerpać z tego tyle, ile ma prawo czerpać przy wykorzystaniu tej technologii. Jeszcze jedna myśl mi wpadła do głowy. Wspomniałeś, że ciebie zaskoczyła technologia. No to ja, człowiek od tylu lat pracujący w technologiach najnowszych, od software'owych po hardware'owe, które uwielbiam. I sam byłem zaskoczony niektórymi rzeczami. Na naszym stanowisku jest pierwszy nasz lenowiański monitor 3D. Ten monitor 3D jest o tyle też fajnie, wspomniałeś o koleżance od biologii. Jednym z kontentów, tak to się teraz ładnie mówi, jest rozebranie właśnie na tym monitorze, otworzenie skrzydła, pokazanie, co jest pod skrzydłem, chociażby jakiegoś owada, dinozaur, przesunięcie tego dinozaura. Jest też określone, w jaki sposób, które partie mięśni u tego rzeczonego dinozaura, czy tam też był gepard, które partie mięśni pracują w czasie określonego ruchu. To też jest niesamowite i lekcja biologii taka, no już na pewno jest interesująca. Żadne dziecko by wtedy nie gadało, albo nie wysyłało liści. No tak, ale zobacz jednocześnie, jakie to cudowne, bo taka lekcja biologii to jest jednocześnie wprowadzenie dzieciaków, które są zainteresowane medycyną, innymi rzeczami,
od razu w ten świat zawodowy. No kierunkować tak. Nieco bardziej. To dziecko szybciej się orientuje, co chce w życiu tak naprawdę robić. Idę do pani na zajęcia dodatkowe, siadam i proszę, bawię się w rozbiór mięśni. To dopiero zabawa. Da, bo zaskakujesz nauczycielkę, że wiesz, jakie partie pracują, bo zobaczyłeś na monitorze przed lekcją. Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz, no może nie jedna, ale jeszcze teraz chciałem cię zapytać. Dużo się dzieje wokół nas w sprawie e-sportu, tak. Który też jest wszelaki. Teraz bardzo popularne jest także wykorzystywanie. Zagrałem w grę IPN-u i zestrzeliwałem samoloty niemieckie. Czadowe produkcje. Słuchajcie, Polska rzeczywiście ma świetnych programistów, fantastycznych uczniów, znających się na tym. Mamy CD Projekt, mamy Wiedźmina, ale obok tych dużych okazuje się, mamy też zupełnie niewielkie startupy i małe firmy, które robią naprawdę fajne produkcje, poprawne historycznie. Wszystkich elementów nie widziałem, ale to, co widziałem, było zgodne z prawdą historyczną, zgodne z faktami. Naprawdę wykorzystujmy grywalizację, wykorzystujmy takie elementy, które pomogą nam zrozumieć. Mamy mnóstwo gier. Tak naprawdę wystarczyło otworzyć Steama albo Epic Gamesa. Co tydzień niektórzy nawet rozdają za darmo nagrody w postaci gier i można byłoby z tych gier wyciągać takie elementy. Na przykład ja na lekcji historii czasem grywam z dziećmi w Dawn of Man. To taka gra, super, która pokazuje życie ludności pierwotnej. Zamiast opowiadać o wspólnocie pierwotnej, siadamy na 3 godziny, gramy i właściwie potem wszystko jest okej. Okay. Wiem, jak budowano pradawne chałupki, wiem, jakie pleciono, wiem na co polowano, pewnie. Wiem z czego, wiem, czym było zbieractwo, wiem, czym były polowania, w jaki sposób wyglądała cała struktura. To są rzeczy, które tu są wszechobecne. Zresztą tutaj obok Intel mamy wyścigi, tak. Gdzieś tam dalej były też, Harry Potter był, no Londyn, tak. Anglia i te sprawy, był Harry Potter, był turniej gry, Boże, jak się nazywa, Quidditcha. Świetna zabawa, po prostu. Nie widziałem, no, to niesamowite rzeczy. I to wszystko się, słuchajcie, tutaj dzieje. Tak, absolutnie. No, kto nie był, ten niech żałuje. Następna szansa już zaraz, zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Myślę, że zmierzamy powolutku do końca. Nie mogę cię zapytać też o takie wrażenia, ale bardziej o tych ludziach chciałem cię jeszcze zapytać. Bardziej o wrażeniach takich personalnych. Na pewno spotkałeś wielu znajomych. Tak, jest, słuchajcie, świetna grupa nauczycieli z Polski. Super Belfrów, Nauczyciele Roku. Kupa ludzi, która nie pozostaje obojętna wobec zmian w edukacji i co ciekawe, oni już wspólnie zresztą, razem wrzucamy już wszystkie formacje, relacje, jakieś tam zdjęcia, żeby pokazywać szerszemu gronu, co tu się tak naprawdę dzieje i z czego można skorzystać. I już każdy się zastanawia, co weźmie ze sobą do Polski, żeby to pokazać, sprzedać i żeby zachęcić do tego, żeby i u nas wykorzystywać te obszary, które jeszcze nie funkcjonują, bo jesteśmy świetni programistycznie, jesteśmy świetni robotycznie, ale jest jeszcze tak wiele różnych możliwości, że z radością. Tak, powinniśmy to wykorzystywać. Jednym też z elementów i chyba jednym z najważniejszych elementów jest też ten best practice sharing, jak to się ładnie mówi, okay. A propos tej nauki angielskiego, czyli wymiana tych doświadczeń. I tutaj nie tylko można się wymieniać doświadczeniami z Polakami, bo z nimi też możemy się u siebie, ale to jest niesamowite, gigantyczne stanowisko Koreańczyków, tak? Fantastyczne rzeczy. I to, co oni tam pokazują. To właśnie oni mieli to ubranko i tą rozszerzoną... Tak, dlatego o tym wspomniałem. Niesamowite. Tak, i pod tym względem te targi też są wyjątkowe. Skala i zaawansowanie tego wszystkiego, ono po prostu przerasta każdego i myślę, że nikt stąd nie, jak ktoś już wszedł, to wychodzi zupełnie inny, inaczej ukierunkowany, inaczej widzi, też postrzega lekcję. Chciałem cię też zapytać, nauczyciel z tak wielkim doświadczeniem jak ty, już liczone w tylu latach, co ciebie tutaj nawet nie tyle zaskoczyło, co było takim elementem, który cię zainteresował, ale też zainspirował, a może coś, no i też mogę na koniec zapytać, chyba nawet wypada, czy to muszą poprawić organizatorzy, aby jeszcze lepiej. Rozmawialiśmy na temat zdrowia psychicznego, tak? Tego trochę zabrakło. Myślę sobie, że zdecydowanie właśnie ten element mógłby zostać w jakiś sposób wypuklony, czyli ludzie, którzy oferują tak wiele możliwości technologii, mogliby pokazać, jak to jeszcze można wykorzystać do tego, żeby obok rozwijania, obok stwarzania nowej przestrzeni edukacyjnej, obok tej rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, móc pomóc młodym ludziom jednocześnie
uczyć się, jak nad tym zapanować, jak się nie dać temu całkowicie pochłonąć, jak radzić sobie z wykorzystaniem tych technologii w sytuacjach, w których czują się samotni, w których czują się w jakiejś trudnej sytuacji, w której czują, że potrzebują pomocy. Więc myślę sobie, że z całą pewnością można byłoby na to zwrócić uwagę, ale to, co mnie zaskoczyło, no to rozmach. To tak naprawdę ja nie sądziłem, przyjmując zaproszenie i przyjeżdżając tutaj, że to będzie aż takie, że to mówiłem, będzie... Mówiłem, że to jest coś nieprawdopodobnego, absolutnie. To... Więc to jest dla mnie olbrzymie zaskoczenie i jednocześnie mnogość tych wszystkich rozwiązań. No tak naprawdę myślę sobie, że jutro, jak będzie kolejny dzień i będziemy znowu pewne rzeczy oglądać, to już coś tam będzie takie utrwalone. No, dbamy o pamięć długotrwałą, trzeba się przespać, żeby jutro rano pamiętać. Ale tu się tak wiele dzieje, że ta mnogość jest właśnie taka oszałamiająca, ale to też ma swoją zaletę, to też ma swój urok, bo to pokazuje, jak ważne jest to, żeby móc być uważnym na to wszystko, co się dzieje. Pewnie. To też pokazuje to, w jaki sposób edukacja, wielkość tych targów i ilość osób, która tutaj przyszła, no tu 30 tysięcy ludzi jest zarejestrowanych i dziś się mniej więcej pojawia, no pewnie no, spora część tych osób przyjdzie. No te pierwsze dwa dni to chyba takie najbardziej oblegane. Tak, ten pierwszy dzień jest zupełnie wyjątkowy, ale to też pokazuje, jak ta edukacja jest dla wszystkich, jakby nie było ważna, a jaki nacisk dokładnie się kładzie na tę edukację i jak ona się zmienia. 33 tysiące odwiedzających, z których większość to nauczyciele, edukatorzy, ludzie zajmujący się edukacją, to pokazuje, jak ważny problem stanowi problem, jak ważne wyzwanie stanowi edukację, bo to nie problem, to wyzwanie, nie? A ilość osób, przepraszam, niezwiązanych czy z pracą w korporacjach jak Lenovo, które naprawdę gigantyczny nacisk kładzie na edukację, jest zaangażowane nie tylko w produkcję czy dostarczanie sprzętu, natomiast jesteśmy zaangażowani w całą masę różnych aktywności. I to widać przez cały dzień, bo tyle wykładów i tyle ludzi i tyle naprawdę dawno nie widziałem. Dokładnie, pod tym względem Lenovo też jest wyjątkowe, bo my zaaranżowaliśmy nasze wykłady też pod kątem tego, w jaki sposób nauczyciel może to wykorzystać, może zbudować własne projekty, jak w jaki sposób dostosować wszystko pod konkretnie swoją klasę. Każda klasa jest inna, uczniowie są różni, więc tutaj jest fajnie, bo można to zdecydowanie lepiej wymodelować i my położyliśmy też nacisk, jutro też będzie wykład na temat cyberbezpieczeństwa, które też tutaj oczywiście w wielu aspektach jest brane pod uwagę, bo tego w Polsce trochę brakuje, tej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. My niedawno jako Lenovo wspieraliśmy taki konkurs, test, który nazywał się IT Fitness Test. On badał skalę zaawansowania technologicznego, wiedzy o technologii wśród polskich szkół. No mogę tylko powiedzieć, że nie wypadliśmy najlepiej, bo chyba z cyberbezpieczeństwa, nie chcę teraz kłamać, ale 56% dzieciaków tylko by zaliczyło, a to i tak lepiej niż jeszcze 2 lata temu, gdzie 52%. A więc jakby o te 4% idzie, poszliśmy do przodu, ale tego cyberbezpieczeństwa też jest tutaj dużo, bo to też niezwykle ważny aspekt, chociażby w kontekście no, dzieci z Aspergerem, dzieci ze spektrum ogólnie, w jaki sposób je chronić, prawda? No tak, ale właśnie to cyberbezpieczeństwo jest też, ta świadomość cyberbezpieczeństwa związana jest właśnie z dobrostanem dzieci, tak? Więc jakby to, że to się pojawia i to, że też właściwie większość firm, również Lenovo, pokazują to na okrągło, ma bardzo duże znaczenie, bo w każdej z pokazywanych propozycji to funkcjonuje i każdy też mocno podkreśla, jak zwraca uwagę na to cyberbezpieczeństwo i to jest super. To jest niesamowite. Na koniec chciałem Ci poprosić, żebyś zachęcił tych, których jeszcze nie było, aby przyjechali na becy, ale wydaje mi się, że cała nasza rozmowa była jednym wielkim zachęceniem do tego, żeby tu przyjechać. Tak, ale tak już do wszystkich, którzy będą to oglądać. Wiecie, to tak jak idziecie pierwszy raz na jakąś wyjątkową imprezę, albo na jakąś wyjątkową randkę, albo na jakieś super spotkanie i nagle uderza was z całą mocą to, co was otacza, czego doświadczacie. Tak wyglądają becy. To jest, naprawdę, nie wyobrażałem sobie, a wyobraźnię mam bujną, że może to tak wyglądać, że ta przestrzeń i propozycja może być tak wieloraka i trzeba tego doświadczyć. Naprawdę warto, zapraszam, jeśli tylko będziecie mieli możliwość, korzystajcie, przyjeżdżajcie. Jest tu masa ludzi, która przyjechała z Polski. Nie będę mówił o pensji nauczyciela. Wiecie, ile trzeba wyrzeczeń, żeby się tu dostać, ale warto naprawdę
dać się zainspirować, tak, dać się porwać, tak, do tej edukacji trzeba. No już może drugiego nawet. Raz w życiu trzeba mieć, choć raz w życiu trzeba mieć takie doświadczenie, naprawdę warto. Super, absolutnie zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Targi BEC w przyszłym roku na pewno także się będą odbywać, więc no myślę, że jest 12 miesięcy na przygotowanie się do takiego. A w razie czego będą relacje, będą zdjęcia, zaglądajcie do ludzi, którzy tutaj są, bo może coś Was zainspiruje, bo może z czegoś skorzystacie. Ale także Wy możecie zainspirować kogoś. Nie chcę kadzić i chwalić, ale Ty także po tych kilku rozmowach, no widać, że ludzie są pod wrażeniem tego, w jak wielu płaszczyznach jesteś w stanie działać dobrze i osiągać takie wyniki, jakie osiągasz. Więc tutaj ta inspiracja płynie także od Ciebie, więc chylę czoła. I to jest cudowne i to ładuje baterie. Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki serdecznie.